Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę Wam, jak przygotowuję miejsce, w którym będę mógł zmierzyć temperaturę. Będą to przyłącza do wężownicy na dole i u góry. W górnej części wężownicy będę mógł odpowietrzyć układ i zmierzyć temperaturę na wejściu do wężownicy. Natomiast w dolnej części będę mierzył tylko temperaturę. I tutaj od razu mówię, mógłbym to zrobić w ten sposób, że czujnik przyłożyłbym do rury i zawinął taśmą, tak żeby po prostu dobrze przylegał do rury. I podejrzewam, że też nie byłoby dużego przekłamania w odczycie temperatury. Natomiast ja chciałem to zrobić w ten sposób, żeby mierzyć temperaturę jak gdyby w środku rurki z cieczą. Na samym początku myślałem, żeby dokupić właśnie takie końcówki, jak tutaj będą przy panelach, gdzie jest możliwość włożenia sondy czujnika i odpowietrzenia. Tylko jeżeli chodzi o to, no to nie każdy czujnik 6 mm chciał się zmieścić w to miejsce. Dlatego postanowiłem użyć rurki osłonowej do czujnika, która ma tutaj gwint 1/2 cala. Jeżeli chodzi o tą część, która wchodzi do zbiornika czy do pieca, no to można kupić różne długości. Ja wybrałem 200 mm. Zrobiłem to z tego powodu. Długość tej rurki dobrałem ze względu na pomiar temperatury w miejscu, gdzie jest odpowietrzenie i pomiar temperatury. Jeżeli chodzi o to miejsce, gdzie jest pomiar tylko temperatury, to można by było zastosować krótszą tą osłonę, ale ze względu na to, żeby było uniwersalnie, czyli jeżeli przełożę jeden czujnik w jedno miejsce albo jeden termometr w drugie, to chodzi o to, żeby wszędzie te długości termometrów pasowały. Jeżeli chodzi o lutowanie rur, no to jest to czynność średnio niebezpieczna. Lutowane elementy są bardzo gorące, dlatego można się poparzyć. Ja zawsze używam takich grubych rękawic spawalniczych podczas lutowania. Podczas cięcia materiału i lutowania mogą pojawić się odpryski, które mogą uszkodzić narząd wzroku. Dlatego ja zawsze używam okularów ochronnych podczas takich czynności. Podczas lutowania też wydobywają się niebezpieczne substancje w formie dymu. Wdychanie ich jest bardzo niebezpieczne dla organizmu. Dlatego trzeba w miejscu, gdzie wykonujemy lutowanie, odciągać te pyły, które są trujące. Zwróć uwagę, czy w spoiwie, którego używasz, nie znajdują się jakieś substancje niebezpieczne dla zdrowia. Szczególnie jeśli będzie lutowana instalacja ciepłej czy zimnej wody użytkowej. Dlatego zawsze używaj materiałów, które są bezpieczne dla zdrowia. Jeżeli chodzi o czyszczenie, cięcie rur, no to może się zdarzyć coś takiego, że uszkodzimy sobie palce. Jeżeli przycinamy rury na specjalnej pile ukośnicy z tarczą do cięcia miedzi, no to możemy sobie nawet obciąć palce. Dlatego trzeba bardzo uważać, czytać instrukcje obsługi do każdego urządzenia, które używamy i do każdego preparatu, który stosujemy podczas lutowania. Miejsce, gdzie lutujemy, musi być pozbawione łatwopalnych przedmiotów, gazów, płynów. Chodzi o to, żeby podczas używania otwartego ognia nie doszło do zapalenia czy wybuchu. Dlatego zanim zaczniesz lutować, zapoznaj się dokładnie z instrukcją BHP podczas lutowania rur miedzianych. Po zaprojektowaniu wstępnym takiego elementu przystąpiłem do wykonania tego w miedzi. Na samym początku przygotowałem sobie rury, czyli pociąłem na odpowiednią długość i skompletowałem części, tak żeby za jednym razem cały ten element zlutować. Do zbudowania tego elementu użyłem takiego trójnika, który z dwóch stron ma przyłącze na rurkę 28, a z jednego końca przyłącze na rurkę miedzianą 18 mm średnicy zewnętrznej. I od tej strony będzie właśnie włożona ta osłona czujnika i podłączone odpowietrzenie układu. Aby zredukować straty w przepływie, no to w miejscu tam, gdzie będzie osłona czujnika temperatury, no to rurka jest większa, jest 28. A dalej cała instalacja będzie poprowadzona rurką 22 mm. Gwinty przyłączeniowe z gwintem wewnętrznym 1/2 będą zamontowane w miejscu, gdzie będzie wkręcony automatyczny odpowietrznik i rurka osłonowa termometru. W miejscu przyłącza do zbiornika będzie to mufa z rurki 28 na gwint 3/4 i całość będzie połączona ze zbiornikiem za pomocą
pomocą śrubunku. Aby poprawnie zlutować taką instalację, no to potrzebujemy pasty do lutowania, odpowiedniej cyny, włókna ściernego do rur miedzianych oraz źródła ciepła. Najlepiej robić to palnikiem gazowym. Jeżeli chodzi o mnie, no to naciąłem sobie rurki na odpowiednią długość, wstępnie złożyłem całość, po sprawdzeniu, czy wszystkie wymiary się zgadzają, przystąpiłem do przygotowania elementów do zlutowania. Jeżeli chodzi o te rurki, które są cięte tym przyrządem do obcinania rur, no to krawędź wewnętrzną ogradowałem, w miejscu, gdzie będzie lutowane, przeczyściłem włókniną ścierną. Jeżeli chodzi o wewnętrzne elementy złączek, no to są takie specjalne szczotki druciane do każdej średnicy złączek. Po wyczyszczeniu całego pozbyłem się pyłu, który powstał podczas czyszczenia tych elementów miedzianych. Nałożyłem pastę na elementy wewnętrzne i zewnętrzne. Złożyłem, nadmiar pasty ściągnąłem szmatką i odłożyłem do lutowania. Po złożeniu wszystkich elementów wkręciłem sobie lekko rurkę w imadło i zacząłem lutowanie od najniższej części elementu. Ja zawsze ustawiam element do lutowania w ten sposób, żeby nadmiar spoiwa nie miał możliwości spłynięcia na przykład na gwint lub pionowo w dół. Często zdarza się, że po prostu dajemy tej cyny zbyt dużo i ona wypływając może zastygnąć nam w gwincie i jeżeli ta cyna zastygnie na gwincie, no to będzie ciężko wkręcić odpowietrznik czy rurkę osłonową termometru. Podczas lutowania upewniam się, że wszystkie rurki są odpowiednio ustawione względem siebie. Staram się grzać, nie wiem, 80-70% tam, gdzie jest rurka, ponieważ rurka wchodzi do środka. Jeżeli ona osiągnie odpowiednią temperaturę, no to przekażę tą temperaturę złączce i wtedy mam pewność, że temperatura na całym obwodzie tutaj tego łączonego elementu będzie odpowiednia. Czy temperatura jest odpowiednia, no to sprawdzam spoiwem. Jeżeli roztapia się na rurce, no to znaczy, że już temperatura jest odpowiednia. Ważne jest to, żeby nie grzać palnikiem spoiwa, tylko spoiwo ma się roztopić po dotknięciu z gorącą złączką czy rurą miedzianą. Po zlutowaniu wszystkiego czekam, aż to spokojnie zastygnie. Chodzi o to, żeby nie ruszać złączką podczas gdy ona stygnie, ponieważ możemy poruszyć miedź i może się okazać, że powstaną mikropęknięcia i w tym miejscu będzie złącze przeciekać. Żeby poprawnie ustawić kąt 45 stopni, no to użyłem takiego specjalnego magnetycznego uchwytu spawalniczego i do tego uchwytu ustawiłem rurkę odpowietrznika. Po stygnięciu wstępnie zamontowałem sobie wszystkie te elementy do przyłączy na zbiorniku. Włożyłem także termometry, żeby sprawdzić, czy nie ma jakiejś kolizji z tymi rurkami. Te rurki, które będą dalej poprowadzone po ścianie, są troszkę dłuższe. Chodzi o to, żeby skrócić je podczas montażu na gotowo. Napiszcie w komentarzu, jak wy montujecie tego typu czujniki, czy po prostu zawijacie taśmą na rurze i to załatwia sprawę. Czy macie jeszcze jakieś swoje patenty, które są na przykład tańsze niż to, co ja tutaj zrobiłem. Tak naprawdę, jeżeli macie podstawową instalację solarną, no to tego typu przyłączy nie potrzebujecie, ponieważ jeden czujnik jest umieszczony w zbiorniku bezpośrednio, a drugi czujnik jest podłączony w kolektorze słonecznym. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat lutowania, no to nagrałem specjalny film, w którym pokazuję, jak łączyłem rury miedziane w układzie centralnego ogrzewania. Zapraszam Was na ten film. Cześć!